Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj do mojego rankingu keto pieczywa. Będzie tam 6 produktów, które ja stosuję, 6 chlebów, bułek i zamienników po prostu pieczywa na keto, które uważam, że są warte polecenia i sama je przetestowałam. Na pewno jest ich znacznie więcej oczywiście na rynku. Nie, będą to również propozycje takie prawie gotowe, półprodukty, jak i przepisy, które są zazwyczaj naprawdę bardzo proste i można sobie je szybko przygotować. Ja uważam, że nie ma sensu zrezygnować tak z keto pieczywa, jak przechodzimy na keto, jeżeli rzeczywiście jakby nam tego brakuje i mamy takie przyzwyczajenia, to nie chodzi o to, żeby nagle przechodząc na keto robić totalną rewolucję. Do tej pory zawsze, nie wiem, na uczelnię, do pracy brałam sobie jakąś tam bułkę czy kanapkę, to teraz po prostu tego nie mam i kombinuję. Uważam, że takie radykalne zmiany nie są zazwyczaj dobre. Jeżeli macie ochotę na takie zamienniki, to po prostu nie widzę przeszkód, tylko dobrze właśnie by było korzystać z tych, które będą nam służyć. Powiem Wam też o tym, jakich zamienników, jakiego keto chleba ja nie polecam i nie używam, chociaż też nie będzie to prawdopodobnie złe dla wszystkich i może od tego sobie w ogóle zacznijmy. Moim zdaniem łatwo jest wpaść, wiecie, w taką pułapkę tego, że coś jest keto, to jest dobre i to jem, mimo tego, że na przykład jest to produkt wysoce przetworzony. Nie ukrywajmy, keto biznes kwitnie i wiele firm chce i może na tym zarobić i bardzo fajnie. Natomiast ważna jest według mnie też jakość. Nie każdy keto chleb czy nie każda keto bułka będzie taka super. I tutaj szczególnie osoby, które mają jakieś problemy z gospodarką hormonalną, czy mają różnego rodzaju schorzenia autoimmunologiczne i muszą zadbać o to, żeby ta dieta była jak najbardziej czysta. Tak, jak najbardziej składające się z naturalnych produktów, no to po prostu takie niezbyt zdrowe zamienniki mogą im nie wyjść na dobre, a dodatkowo też niektóre po prostu z tych składników mogą podnosić nam tak naprawdę poziom glukozy, nawet jak to makro się mieści, więc to zawsze też, tak jak Wam mówię, można sobie nawet takim domowym testem sprawdzić, no bo na przykład pszenica jest bardzo insulinogenna, czyli podnosi nam ten poziom insuliny we krwi, co efektem czego też jest podniesienie poziomu glukozy. I nieraz wysyłacie mi jakieś tam przykładowe, nie chcę tutaj podawać żadnych marek, bo też pewnie powiedziałabym o jednej, która mi się nie podoba, a jest ich 7 może. Natomiast sami sobie możecie po prostu i powinniście przeczytać skład i sprawdzić to. Natomiast no jeżeli na przykład tam jest jakieś białko pszenne, nawet jak to jest zbilansowane, tak jak mówię, pod kątem makro, no to dla większości osób to nie będzie dobre rozwiązanie, na przykład przy insulinooporności, która na początku jeszcze na keto u tych osób, które miały z nią problem, wciąż występuje. To nie jest tak, że przechodzę na keto i z dnia na dzień nie mam insulinooporności. Poza tym ja nie jestem właśnie zwolenniczką jakichś, nie wiem, białek w proszku. O, odezwały się krakersy. I tego typu rzeczy, no bo białko nie występuje naturalnie w proszku, więc już świadczy to o pewnym stopniu przetworzenia, chociaż jeżeli macie takie pieczywo, takiego gotowca i go lubicie, to też nie widzę przeszkód, żeby od czasu do czasu sobie to jeść, jeżeli jakby czujecie, że Wam to nie szkodzi, tak? Pewnie osoba, która ma, jakby przechodzi na keto z dużymi problemami zdrowotnymi, no lepiej, żeby się tego wystrzegała. Ale jeżeli jakby ktoś czuje, że czuje się z tym ok i po prostu je sobie takie pieczywo, bo jest to wygodne, bo nie wiem, idzie do sklepu albo zamawia sobie u kogoś na internecie i mu to pasuje, spoko. Także to jest podsumowanie tego, żeby uważać na keto pieczywo, bo nie każdy keto chleb jest wart naszych pieniędzy i naszego, no i naszego zdrowia, prawda? Natomiast przejdźmy do tego, co według mnie jest dobre i co ja polecam. Z gotowców to mam dla Was rzeczy, o których w sumie już wspominałam chyba wszystkie. Ja bardzo lubię firmę 5 Przemian, oni naprawdę mają coraz fajniejsze produkty. I tu mamy mieszankę do wypieku keto bułek. I tutaj dosłownie potrzebujemy tylko wody. Po prostu do tej mieszanki wsypujemy ją do miski, dolewamy 5 ml przegotowanej ciepłej wody. I tutaj dajemy, to najlepiej, żeby to troszeczkę wyrastało, potem lepimy z tego bułki. Z takiej mieszanki jednej wychodzi nam 9 bułek,
Mi nawet wychodzi czasem więcej, jak robię takie małe, bo my raczej nie jemy takiej dużej ilości tego keto pieczywa, bo po prostu nie jest nam to potrzebne i to traktujemy jako dodatek. Mój ostatni chyba ulubieniec i wiem, że Wam też posmakował, bo parę osób mi pisało po filmie z poleceniami majowymi, to jest keto chleb. I to jest jakby na to samo jakby wychodzi, tylko tu mamy chleb i oczywiście smak jest inny, bo tutaj te bułki są bardziej migdałowe, a tutaj mamy też jakby mąkę migdałową, ale jest też sporo nasion, więc on jest taki wiecie, cięższy, taki mięsisty. I całkiem spory wychodzi ten bochenek tutaj jest 500 gramów i też dolewamy po prostu 500 ml wody, mieszamy, wkładamy do piekarnika, pieczemy, więc to jest w ogóle mega szybka sprawa i bardzo mi i też Mateuszowi, mojemu mężowi ten chleb smakuje. Mówiłam Wam też o chlebie Coco Farm, który też jest fajny. Tam trzeba też rozpuścić olej kokosowy, tam parę rzeczy zrobić, ale to też jest bardzo prosta sprawa. Pokazywałam na Instagramie, jak to zrobić i na Facebooku, więc już nie mam akurat tego chlebu z Coco Farm. Także to też jest fajna opcja i po prostu polecam sobie wypróbować, bo też jednym bardziej smakuje to, drugim tamto, więc to będą te rzeczy, które jakby mamy półprodukt, musimy dolać wodę, coś tam z tym zrobić, ale ogólnie wszystko jest proste i szybkie. I ja to już dawno, dawno temu Wam powiedziałam o krakersach, które odkryłam. One są chyba w trzech różnych smakach z diet food i też możecie je kupić na e-superfood. Linki Wam w ogóle do wszystkiego, o czym mówię, zamieszczę w opisie filmu. I ja je mega lubię. Wiem, że są osoby, którym jakby te krakersy nie podchodzą, chociaż raczej jest ich mniejszość, więc po prostu znowu sprawdźcie, nie obrażajcie się na mnie, bo mi naprawdę te krakersy smakują i wiem, że w dużych ilościach one też schodzą i nieraz ich brakuje na sklepie. Chyba mój ulubiony to jest Herbs and Seeds, czyli właśnie takie z ziołami i z nasionami. To, co jest fajne, one są też super źródłem, zresztą wszystko tutaj jest fajnym źródłem też błonnika, także to jest bardzo dobre pod kątem keto, bo tego błonnika też potrzebujemy zazwyczaj. I tu mamy właśnie nasiona lnu, to jest 55% i one są właśnie robione w niskiej temperaturze, także dlatego tutaj jest napisane raw, bo one właśnie są wypiekane w niskiej temperaturze. Natomiast jeszcze właśnie odnosząc się do tego, czy te nasiona, czy orzechy powinniśmy poddawać obróbce termicznej, to wciąż rzeczywiście mogą się one po części utleniać, chociaż badania, bo niektóre z tych firm właśnie prowadzą i sprawdzają jakby te produkty i badania nie potwierdzają tego, że tam jakieś tłuszcze trans się na przykład tworzą w trakcie pieczenia. Ja uważam, że wciąż to jest lepszy zamiennik pieczywa niż na przykład właśnie takie przetworzone pieczywo z jakimiś białkami jaj, pszenicą i tam jeszcze różnymi innymi rzeczami, spulchniaczami i tak dalej. No i poza tym, no, wciąż, jeżeli jesteśmy na low carbie, będzie to lepsze niż po prostu zjedzenie białej kalizerki. Więc wiadomo, że to nie jest tak, że jedząc takie pieczywo po prostu jemy je non-stop i do śniadania, obiadu, kolacji. No to nie jest dobra opcja, ale uważam, że nie jest to coś, co nam szkodzi i ja sama z tego korzystam i uważam, że jest to ok, tylko po prostu we wszystkim należy zachować umiar. A jeszcze jak sobie damy po prostu na przykład do tego pieczywa dodamy jakieś dobre tłuszcze, czy na przykład GLA, który będzie przeciwdziałał jakimś negatywnym skutkom utleniania, czyli na przykład olej z ogórecznika, gdzieś tam sobie polejemy na przykład na kiełki do tego, czy mówiłam Wam też ostatnio w filmie o konopiach, czyli olej konopny, nasiona konopi, dodamy do tego jakieś tam, nie wiem, kiełki właśnie, które są przeciwzapalne i sobie to wszystko fajnie zbilansujemy jakimś dobrym też tłuszczem, no to uważam, że tutaj jak najbardziej to będzie w porządku. Ok, i przejdźmy jeszcze do tego, co Wam polecam, a co trzeba zrobić samemu i bardziej się postarać. Pytaliście mnie już też nieraz, osoby, które nie są moimi podopiecznymi, którym nie układam jadłospisów, o przepis na te migdałowe ketobułki. Więc bardzo proszę, udostępniam Wam ten przepis, bo wiem, że jakby uważam, że one są naprawdę bardzo smaczne, trochę nad nim pracowałam i też wielu osobom smakują. One są migdałowe. I to, co je wyróżnia, to są bez nabiału i bez jajek. I tak jak no, niektórzy tych jajek i nabiału jedzą dużo na keto, to są osoby, które niestety tego nabiału i jajek jeść nie mogą albo powinny go ograniczać. I mówię to na przykład o autoimmunologiach i tych chorobach właśnie, przy których jedzenie jaj niestety i jedzenie nabiału może powodować wzmocnienie stanów zapalnych i mam takich podopiecznych z problemami zdrowotnymi, którzy po prostu tego jeść nie mogą. Dlatego też powstały te ketobułki, ale każdy sobie tak naprawdę może z nich
korzystać i je próbować. I uważam, że jest to bardzo fajna, smaczna i zdrowa opcja i nie są jakieś mega skomplikowane. Też wiele osób sobie chwali i ja też nieraz robię bułki od Oli Odziemkowskiej z bloga Olala LCHF. I tam macie dwie wersje tych bułek. Są bułki, po prostu te chyba najbardziej popularne, keto bułki, właśnie z takim serkiem robione i z jajami na babce jajowatej, więc to oczywiście też pytanie, czy komuś smakuje babka jajowata. Ja akurat nie mam z nią żadnego problemu i uważam, że jest ok. I są też, jest też wersja właśnie bez nabiału, czyli to ten serek zamieniamy śmietanką kokosową czy mleczkiem kokosowym. Są te dwa przepisy i też Wam je linkuję pod spodem w opisie właśnie do bloga Oli. One są też bardzo smaczne i jeżeli tutaj nie musimy ograniczać jaj, to można to stosować. Oczywiście jest też wiele przepisów na keto pieczywo z serkiem mascarpone, z różnymi serami, majonezami, jakieś gofry, tosty i tak dalej. I jeżeli chcecie, to oczywiście sobie od czasu do czasu możecie to jeść. Natomiast wiem, że łatwo popaść w taką pułapkę i jeść to ciągle. Pamiętajmy, że na keto jednak te kalorie też mają znaczenie. I duża ilość tłuszczów nasyconych albo jakichś takich, wiecie, na przykład właśnie z tłustych serów, no to raczej nie jest najzdrowsze keto i raczej nie jest keto na przykład na redukcję i na odchudzanie, bo nieraz też piszą do mnie osoby, no przecież na keto miałam tak super schudnąć, a ja po prostu nie chudnę, co robię źle. Ja mówię, pokaż mi, co jesz. No i się okazuje, że tamtych kalorii jest masa, tych tłuszczów nasyconych jest masa, no i to nie sprzyja. Także raczej jakieś pieczywo z serkiem mascarpone, czy na serze żółtym, czy na majonezie z jajami. To są wszystko, ja wiem, smaczne rzeczy, bo te rzeczy są smaczne, ale jednak nie najzdrowsza opcja. Taka bułeczka czy keto kromeczka może nam dostarczyć dużo kalorii, no i niekoniecznie dużo wartości odżywczych, no a jednak starajmy się dbać tą gęstość odżywczą diety o to, żeby keto było dobrze zbilansowane, było właśnie pełne składników mineralnych, witamin, a nie tylko ociekające tłuszczem. Natomiast, no wiadomo, to nie są najtańsze bułki. Jeżeli kupicie sobie kajzerkę, ja nawet nie wiem, ile kajzerka teraz kosztuje, ale przypuszczam, że kilkadziesiąt groszy max. Ale no, tych kajzerek, żeby się najeść, to trzeba zjeść dużo. No i tutaj w ogóle kolejna kwestia to jest zdrowie i nasze cele i to, na ile wyceniamy to swoje zdrowie, więc to myślę, że pozostawiam bez komentarza, bo to jest w kwestii każdego indywidualnie. Ale też pamiętajcie, że jeżeli nawet zapłacimy około 10 zł za takie, nie wiem, keto pieczywo, to starczy nam to na długo, tak? Bo taka jedna bułka na dzień to myślę jest maks. Jedna kromeczka, to też jest jakby, jeżeli tam są właśnie nasiona, to to wszystko jest jakby na tyle sycące, że też nie jemy tego dużo, no i oczywiście nie opieramy się na tym tak w 100%, że po prostu jak dawniej jedliśmy 5 kromek chleba dziennie, to teraz będziemy jeść 5 keto kromek. To nie będzie najlepsze rozwiązanie, więc trzeba sobie to oczywiście zbilansować, ale nie uważam, że musimy rezygnować z keto pieczywa. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy zrezygnowaliście z keto pieczywa, czy nie, czy pieczecie sami, czy może korzystacie z czegoś. Jeżeli oczywiście macie jakieś inne rzeczy do polecenia, to myślę, że wszyscy z tego skorzystamy. Nie wiem, czy będę w stanie wszystkie składy zweryfikować, ale jeżeli pojawią się wątpliwości czy pytania, to może nagramy po prostu kolejny odcinek albo wpadnie to do Keto Q&A. A kolejne Keto Q&A już w najbliższy piątek, także serdecznie Was zapraszam i pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia.